Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia 17 marca wybrała zarząd na czwartą, trzyletnią kadencję. Dariusz Lubera został ponownie wybrany na stanowisko prezesa zarządu. Stanowisko wiceprezesa do spraw strategii i rozwoju zajął jaworznianin Stanisław Tokarski, prezes Tauron Wytwarzanie. Otrzymując zaproszenie, przyjąłem go z nadzieją, że przydam się w tej już innej firmie Tauron niż lat temu 6, kiedy 8 marca rozpoczynał kadencję zarząd z moim udziałem. Wtedy był to okres budowy firmy praktycznie od zera aż do wprowadzenia jej na giełdę. A dzisiaj to jest jedna z największych firm giełdowych w Polsce, więc podchodzę z dużą pokorą i szacunkiem do tego, jakie wyzwania będą dzisiaj. Strategia i rozwój jednej z największych grup energetycznych w Polsce to duże wyzwanie, szczególnie w obliczu zmieniającego się prawa unijnego dotyczącego energetyki. Bardzo trudno jest odpowiedzieć, jakie kierunki inwestycyjne na przykład przyjąć, biorąc pod uwagę ryzyka z jednej strony rozwoju sytuacji gazu łupkowego w Polsce, z drugiej strony politykę klimatyczną Unii Europejskiej, a z trzeciej zaś zjawiska na rynku cen energii, które w roku 2013-2014 to jest zupełnie nowa sytuacja, nigdy nie spotykana. Ceny energii poniżej kosztów. Dotychczasowa działalność grupy pokazuje, że pomimo wielu niepewności procesy inwestycyjne są prowadzone na szeroką skalę. Łączne nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły w 2013 roku prawie 4 miliardy złotych, czyli wzrosły o 8,8% w stosunku do roku poprzedniego. Po awansie Stanisława Tokarskiego na stanowisko wiceprezesa Tauron Polska Energia będzie musiało dojść do roszady na stanowisku prezesa Tauron Wytwarzanie. Jaworznian zapewne interesuje fakt, czy jeszcze stary, czy już nowy prezes podpisze kontrakt na budowę nowego bloku w Jaworznie. Jeżeli nawet nie moje pióro będzie pod tym kontraktem, ale mojego następcy, to będzie również dla mnie to pełna satysfakcja. A ma się to stać optymistycznie do końca kwietnia. Wszystkim energetykom życzymy, aby zmiany w polityce energetycznej Unii Europejskiej nie utrudniały podejmowania decyzji, które wpływają na bezpieczeństwo energetyczne nas wszystkich.